Temat, który zapoczątkowałem w poprzednim kazaniu, kochani, nie dawał mi spokoju dotąd, dopóki nie rozwinę go troszeczkę szerzej i nie skonkluduję pewnych rzeczy wynikających z tego edenowego drzewa poznania dobra i zła. Panie, przychodzę do Ciebie teraz prosić Cię, Panie, o szczególne błogosławieństwo, po to, abyś w moje usta wkładał swoje słowa, Panie. Proszę Cię o to, aby serca tych wszystkich, którzy słuchają, były otwierane, abyśmy rozumieli, Panie, czego od nas oczekujesz, jakie dzieło chcesz w nas stworzyć, Panie. Proszę Cię, Panie, przechadzaj się między nami. Proszę Cię o to w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie sobie Biblię na Ewangelii Jakuba. Przepraszam, Ewangelii Jakuba. Fajnie, że była taka, prawda? Na liście Jakuba 1, 5, 8. Pierwsza litera J zawsze kojarzy mi się z Janem i dlatego raz mi w głowie się tworzy, prawda? Myślę, to Ewangelia. Cała nasza obecna natura jest przesiąknięta jednym owocem. Owocem poznania dobra i zła. Mógłbym powiedzieć nawet więcej, jest przesiąknięta jadem z tego owocu poznania dobra i zła. Dobro walczy ze złem, a zło walczy z dobrem. Czy nie tak? Czy nie tak, kochani? Czy nie tak jest w naszej rzeczywistości? Te dwa światy chcą siebie nawzajem przekonać co do swojej racji. Tak jest z każdym z nas. Było, jest i będzie do pewnego stopnia, jeśli, ale to jeśli, to będziemy rozważać na samym końcu. Czytamy. List Jakuba 1, 5, 8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Piękny werset. Mądrość będzie dana. Dlaczego w takim razie ludzie nie mają? Może nie proszą. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Mamy odpowiedź, tak? Dlaczego? Dlaczego? Bo wątpi. Bo bez wiary prosi o mądrość. Często ludzie proszą o mądrość Pana, ale nie zdają sobie z tego sprawy, że Pan ich nie słyszy. Dlatego nie wystarczy tylko prosić. Są pewne warunki do tego, żeby prośba została spełniona. Najważniejszym tym warunkiem jest wiara. Wiara nie w Boga, już to nieraz podkreślam, ale Bogu. Wiara w to, że to on może uczynić. I niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Bez powątpiewania. My często jak prosimy z wiarą nawet, to tak w duszy sobie trochę powątpiewamy. A czy naprawdę to się tak zdarzy? A czy naprawdę Pan jest w stanie to zrobić? A może powinienem mu pomóc w tym? Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Koniec, kropka. Niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. I teraz powinniśmy się troszkę zatrząsnąć, prawda? Człowiek rozdwojony w swojej duszy, w całym swoim postępowaniu. Już ten werset pokazuje nam, kim jesteśmy. Jako człowiek. Człowiek o rozdwojonej duszy. To właśnie ty i ja. Popatrz na siebie, popatrz na mnie. Może po mnie tego nie widać, prawda? Zaraz będziemy to omawiać. Ale gwarantuję wam, że każdy może się pod tym podpisać. W mniejszym czy większym stopniu. Czy nie jest tragedią, kochanie, czasem tym, że mamy takie sprzeczne myśli? Znaki zapytania, chęć czynienia inaczej niż tego, co chce Bóg. To są właśnie konsekwencje zatrucia naszej duszy przez owoc z drzewa poznania dobra i zła. Adam i Ewa nie zwrócili się ku drzewu żywota, tylko ku drzewu poznania. Szatan był chytry, wiedział, dlaczego ich kusi do owocu z tego drzewa. Jak już wam wspominałem w pierwszym kazaniu, może poprzednim wszyscy nie słyszeli, bo nie byli wszyscy, widzę nowe twarze. Powiem tylko w dwóch zdaniach pewną prawdę. Otóż drzewo poznania i dobra zła było drzewem zakazanym przez Boga i Bóg nie pozwolił spożywać jego owocu. Kiedy Adam i Ewa spożyli ten owoc, to nie zginęli, dlatego że Bóg powiedział, ja cię zabiję, kiedy spożyjesz ten owoc.
tylko dlatego, że trucizna była w tym owocu. Bóg powiedział, jeśli zjesz, to umrzesz. Bóg nie powiedział, ja cię zabiję. Bóg powiedział, jeśli zjesz, to umrzesz. Ten owoc jest trucizną. Ten owoc jest prawem. Prawem, którego nie jesteś w stanie wykonać, z którym nie jesteś w stanie żyć, walczyć, nie jesteś w stanie go ogarnąć. I to cię zniszczy. A więc brak pokoju, pewności jutra i wieczności, jednomyślności. To globalny, totalny, można powiedzieć, egocentryzm. Prawda? Egocentryzm i egoizm. Pamiętacie, że drzewo też było w środku ogrodu. Było też w centrum tego ogrodu. Ważna informacja. Nie byle jaka. Właśnie egocentryzm to największy wróg ludzkości. Wszystko, co złe, odbywa się właśnie z tego powodu. Jak to wygląda? Ja chcę, ja mam prawo, ja tak myślę, to wszystko dla mnie, o mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zazdrość, kłamstwo, oszustwo, cudzołóstwo, obżarstwo. Nie będę dalej wymyślał, wyczytajcie sobie List do Rzymian, pierwszy rozdział, trzy ostatnie wersety. A więc, mówiąc krótko, w człowieku są dwie główne cechy nad nim panujące i są one właśnie wynikiem tej tragedii, jaka wydarzyła się w raju tysiące lat temu. Jest ważne, abyśmy to lepiej zrozumieli, ale ważne jest również co innego, kochani, mianowicie to, aby to zrozumienie nie prowadziło nas do samousprawiedliwiania się, do zrzucania winy na tamtą sytuację, która się wtedy wydarzyła. Mamy swoją wolę, mądrość od Boga, inteligencję do kojarzenia faktów i wiarę, która powinna nas przemieniać. Czy nie tak? Nie mamy żadnego usprawiedliwienia. Tomek dzisiaj dawał nam piękne świadectwo i gdyby Tomek chciał się usprawiedliwić, że był narkomanem, dlatego że mama, dlatego że babcia, dlatego że sytuacja, Bóg by dzisiaj powiedział, nie, nie masz usprawiedliwienia, bo to jest twój własny wybór. Przepraszam, Tomku, nie ma. To nie, Paweł, przepraszam, Paweł. Tak, mówi, to nie jest dla mnie usprawiedliwiające, dlatego że ty miałeś cały czas wybór. To był twój wybór. Człowiek leży w rynsztoku i mówi, mój ojciec mnie źle wychowywał, prawda? Ja byłem sierotą, też mógłbym powiedzieć, że powinienem być przestępcą, być na ulicy. Nie stało się tak, bo wybrałem inaczej. To jest nasz wybór. A więc krótko mówiąc, człowieku są te główne dwie cechy. A w końcu my sami płacimy i będziemy płacić konsekwencje swojego postępowania i to, kochani, na całą wieczność. Czy to się wam podoba? Mnie się nie podoba. Myślę, że wam również się nie podoba. Prawda? Wracając do tematu, to żadna z tych naszych cech charakteru nie jest dla nas nowością. Prawda? Czy jest ktoś taki, kto może podnieść rękę i powiedzieć, że to jest dla niego nowością? Dziękuję. Jesteśmy zatem rozdwojeni. Człowiek rozdwojony charakteryzuje się niestałością swoich dróg. Popatrzmy, jak Jakub to mówi w pierwszym rozdziale 5:8, w piątym wersecie. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wspominania, bez wypominania, a będzie mu dana. Czy jest to rozdwojenie? Możemy to zdefiniować następująco. Czym jest rozdwojenie? Jest to stan, w którym mamy więcej niż jedną osobowość i więcej niż jedno myślenie. Czy znasz to ze swojego życia? Masz takie doświadczenia? Nurtuje cię to? Martwi cię to? Czy jest ci to obojętne? I tu jest też klucz. Pomyśl o sobie szczerze, a na pewno nie zaprzeczysz. Taki stan nauka nazywa schizofrenią. Ale nie dokładnie o to chodzi mi, prawda? Schizofrenia jest rzeczywiście stanem dwuosobowości. Najczęściej spowodowana jest demonizowaniem, a nie tym, co lekarze mówią. Większość chorób psychicznych, my tutaj w Kościele wierzymy w to, mamy na to dowody i z Pisma Świętego są powodem, przyczyną zdemonizowania. Może nie wiesz nawet, że ktoś w tobie taki siedzi, prawda? Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Idziesz do lekarza, i lekarz, żeby nie wiem, jakie hokus pokus zrobił, nie jest w stanie się z tego wyprowadzić. Jest tylko jeden lekarz, który jest w stanie. Jednym słowem, Jezus Chrystus. Nie chodzi mi tutaj jednak o stan medyczny. Chodzi mi, kochani, o stan duchowy. Często może ten stan być przez nas kontrolowany. Może być przez ciebie kontrolowany, ale jest ci niewygodnie to kontrolować. Albo nawet takie objawienie się tego stanu jest dla ciebie korzystne. Może i tak jest. Na przykład, jeśli jesteś inny w kościele niż w domu,
niż w pracy, to oprócz nazywania się hipokrytą możesz nazwać właśnie siebie kimś, kto ma rozdwojony umysł i rozdwojoną duszę. O tym mówi właśnie Jakub. Dobrze wiesz, że możesz nad tym mieć kontrolę. Prawda? Robisz to celowo dla własnego interesu. I to jest właśnie owoc z drzewa poznania dobra i zła. Prawa, które mówi ci o dobru i złu. Znasz jedno i drugie i używasz tego właśnie dla własnego interesu i dla własnej korzyści. To się nazywa manipulacja. A więc nie tylko, że jesteś rozdwojony w swoim umyśle, w swojej duszy, to jesteś manipulantem. Jak się to podoba? Nie podoba się, prawda? Mi by się też nie podobało. Wszyscy ci, którzy próbują żyć na podstawie poznania dobra i zła, będą przynajmniej do pewnego stopnia rozdwojeni. Nie ma wyjątków. Jak to się staje? Ludzie nie są stworzeni, kochani, do tego, aby żyć z takim poznaniem. To przekracza nasze możliwości. Nasz umysł i dusza są do tego nieprzygotowane. Są za słabe. Tylko Bóg może sobie z tym poradzić. Dlatego Satan powiedział, będziesz jak Bóg, jak zjesz. Bóg nie chce, żebyś był jak On. O to chodziło. Dlatego też właśnie to powiedział. Ale to było kłamstwo. Nie możemy być tacy sami jak Bóg. Nie możemy sobie poradzić z tym natłokiem informacji, z tym ciężarem wiedzy, która powoduje w nas takie ciśnienie, które prowadzi tylko do upadku i do walki duchowej wewnętrznej bez przerwy. Każdy z was jako chrześcijanin sobie z tego zdaje sprawę i tą walkę prowadzi każdego dnia i wie, jakie to jest ciężkie i jakie deprymujące. Powiedzmy sobie prawdę. Przez to jesteśmy umarli, kochani, czyli chodzące trupy, jeśli nic z tym nie zrobimy. Taki człowiek jest, który nie jest w stanie sobie z tym poradzić, nie przyjdzie do tego, który może mu w tym pomóc. Jest jak chodzący trup. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, powiedział Bóg. Tylko Bóg może nam w tym pomóc. Tylko Jezus może nas od tego uwolnić. Tylko drzewo życia może nas ożywić. Czyli Jezus. Może są ludzie, którzy mają tak silną wolę, że są w stanie się oprzeć zmianom w osobowości lepiej niż inni. Ale przy odpowiednio sprzyjających warunkach i oni ulegną również przemianie. Również ulegną tym zmianom. Również ulegną upadkowi. Nikt sam nie może się temu oprzeć. Jedyna prawdziwa stabilność, jaką kiedykolwiek może mieć człowiek, to skała. A kto jest tą skałą? Jezus Chrystus. Przeczytam wam coś z pierwszego listu do Koryntian 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. To był już w Starym Testamencie. Pamiętacie? Chrystus był tą skałą. Izajasz w 26 rozdziale, 4 wersecie pisze: ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Budujesz swój dom na skale, się nigdy nie zawali. Postawisz swoje nogi na skalę, będą wstały na właściwym fundamencie. Pamiętacie ten psalm, który mówi, że wyciągnął z błota mnie i postawił moje nogi na skalę? Mój ulubiony. Człowiek stał się egocentryczny. Jak myślicie, dlaczego? Co to za stan? Dlaczego on jest taki globalny? Dlaczego? Dlaczego? Moglibyśmy powiedzieć, że nie ma wyjątku, że nie ma takiego człowieka na świecie, który nie byłby egocentrykiem do pewnego stopnia. Wiecie, co jest przyczyną tego? Strach. Strach, kochani. Strach. Zapytasz może, przed czym? Już ci powiem przed czym. Przed odrzuceniem. To jest strach przed odrzuceniem, że człowiek skupia się na sobie. Poprzez poznanie dobra i zła człowiek skupił się na sobie. Pamiętacie z poprzedniego pokazania, kiedy Adam i Ewa zauważyli, że są nadzy? Również to powinniście pamiętać z czytania Pisma Świętego, prawda? Poczuli się grzeszni. Przestraszyli się, że zostaną odrzuceni. Przestraszyli się. Wcześniej nie znali nic takiego jak strach. Wcześniej skupiali się na sprawach Bożych, na Bogu, na Jego prawach, które im wyznaczał, na Jego prowadzeniu. Raptem zaczęli się skupiać na sobie. Zauważyli, że są nadzy.
Wcześniej tego nie zauważyli. Stali się egocentryczni. Ukryli się przed Bogiem. Strach przed odrzuceniem ich sparaliżował. Strach przed odrzuceniem nakazuje ci skupić się na samym sobie. Czy nie jest tak w naszym życiu? Że boisz się czegoś? Boisz się utracić stanowiska? Boisz się utracić autorytetu? Czy w domu, czy w pracy, czy w szkole? I robisz wszystko, żebyś był zauważony, że jesteś godny do tego, żeby w tym się utrzymać. Robisz wszystko, żeby zdobyć autorytet, żeby się innym podobać. Czy będziesz się ubierać? Czy będziesz starać się mówić? Czy będziesz starać się pokazywać w jakikolwiek inny sposób, który zwróci innych uwagę na ciebie? Dlaczego to robisz? Nie chcesz być odrzucony. Nie chcesz być odrzucona przez środowisko, przez rodzinę, przez przyjaciół. Jest jedna sytuacja, w której człowiek na pewno zostanie odrzucony. I to nie z powodów takich, jakich mówię, ale z powodu tego, że zawierzy życie swoje Jezusowi. To zostanie odrzucony przez środowisko. Ale takie odrzucenie daje mu świadomość tego, że jest na pewno w dobrym miejscu. Ten strach sprawia dzisiaj w tobie to, że stajesz się taką osobą, która będzie się starać dopasowywać do każdej z tych sytuacji, aby być akceptowaną w środowisku. To jest właśnie egocentryzm, a jednocześnie rozdwojenie. Ty wiesz o tym, że żyjesz w rozdwojeniu, tylko nie chcesz, aby inni o tym wiedzieli. Czy nie jest tak? Tak? Przyznaj się przed sobą. Siebie ani Boga nie oszukasz. Z czasem stajemy się całkiem zgubieni w tym, kim naprawdę jesteśmy i niezależnie całkowicie ulegamy kontroli, niemalże całkowicie ulegamy kontroli przez okoliczności zewnętrzne. Wymykamy się wtedy spod kontroli Bożej i życie zaczyna nam się walić. Czy nie tak? Zaczynasz wpadać w depresję, ataki lęku, ataki paniki. Dlaczego? To jest wtedy, kiedy nie zaufasz całkowicie Bogu, a weźmiesz tą walkę w swoje ręce. Będziesz chciał Bogu pomagać w tym, żeby cię poprawił. A Bóg mówi, przestań to czynić. Zostaw, poddaj się mi całkowicie, a już sobie poradzę sam. Znajdziesz się w końcu w szpitalu, gdzie nikt nie da ci już szansy na wołanie o pomoc do Boga. Dlaczego? Bo cię naszpikują tak chemią, że nie będziesz w stanie nawet o tym pomyśleć. Ty będziesz się czuć bardzo komfortowo. Niedawno słyszałem, rozmawiałem z kimś w szpitalu na ten temat. Ta osoba mi mówi, że wreszcie czuję się bardzo komfortowo, że o niczym nie myśli, ma taki pokój, jakiego wcześniej nie miała. A ja się pytam, z Bogiem? Nie, z chemią. A więc tak to będzie wyglądało. Dadzą ci tam sztuczny, chemiczny pokój i przez Jezusa Jezus chce ci dać swój pokój. On powiedział, ja pokój wam przynoszę. Ja chcę ci dać prawdziwy, mówi Jezus. Boży, jakiego świat ci nie da. Jakiego chemia dać ci nie może. Mówi tak w Ewangelii Mateusza 11:28. Przepraszam. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dalej Ewangelia 14:27 mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze. I niech się nie lęka. Popatrzmy. Bóg mówi, nie lękaj się. A ty się trzęsiesz ze strachu? Bóg mówi, pokój ci daje, jakiego cię świat dożyć nie może. A ty biegniesz po pokój do świata. Tylko otworzysz telewizor, już masz tyle niepokoju, że od razu chcesz go zamknąć. Szczególnie dzisiaj. Wypływamy z Marią, z moją żoną na wakacje jutro. I wiecie co? Nie wiem, co nas czeka. Nie wiem, co się będzie działo, na kiedy na świecie jest tak tyle niepokoju. Nie wiem, co nas może spotkać, prawda? Ale co się dzieje? Mamy pokój z Bogiem. Czy nasz terrorystyczna torpeda załatwi, czy mnie zjedzą rekiny w czasie nurkowania, to mam pokój z Bogiem, bo wiem, dokąd idę. I moja żona też.
wie, dokąd pójdę, jak mi się coś stanie, a ja wiem, dokąd ona pójdzie, jak jej się stanie. Kwestia tylko czasu. Miałem dzisiaj taki sen. Śniło mi się, że Jezus jest już w drodze do ziemi. Tylko nie wiem, jak daleko. Przyjdzie. Jest w drodze. Wierzcie mi, że jest w drodze. Wszystkie na to ślady na ziemi, na niebie, wszystkie znaki pokazują, że jest w drodze. Nie wiem tylko, jak daleko. Przyjdzie jak złodziej. Śpiewaliśmy jedną pieśń, której chcieliśmy właśnie pokazać, że pragniemy tego, aby Jezus przyszedł, żeby powrócił. Żeby powrócił, w końcu zrobił z tym porządek, byśmy nie musieli się lękać, abyśmy nie musieli mieć rozdwojonej natury. Nie lękaj się. Powtarzaj sobie, nie lękam się. Niechaj się moje serce nie lęka. Powtarzaj. Pokój zostawiam wam, mówi Bóg. Mój pokój daję wam, mój Jezus. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze. Niech się nie lęka. Nie lękaj się, kiedy jesteś z Jezusem. Nie lękaj się. Czemu się lękasz? Jak ci się podoba ten werset, na przykład Psalm 118, 6 werset. Pan jest ze mną. Nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? A my się najbardziej boimy odrzucenia właśnie od człowieka. List do Hebrajczyków 3:16 mówi: tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Cóż może ci uczynić, Pawle, człowiek dzisiaj, jak Pan jest twoim Panem, Zbawicielem i pokojem, prawda? Wróćmy jednak do naszego tematu, kochani. Ponieważ nasi pierwsi rodzice zakosztowali zakazanego owocu, każdy człowiek, a pamiętacie, że jest taka zasada biblijna, że cokolwiek się zasieje, to musi być zebrane, prawda? A więc każdy człowiek przychodzi na świat z wewnętrznym poznaniem dobra i zła. Jest to korzeń wewnętrznego rozdarcia i depresji. Bóg nam to powiedział w inny sposób, że nasze serca włożył swoje prawa. To jest właśnie to, co on włożył poprzez ten owoc poznania dobra i zła. Nieszczęsny owoc. Pan zapytał Kaina. W Księdze Rodzaju 4:6-7 czytamy: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim co? Dziękuję. Panować. Masz nad nim panować. Nie masz wytłumaczenia? Bo babcia, bo dziadek, bo sytuacja, bo nie miałem rodziców? Bo mi kot czarny przebiegł drogę? Nie masz takiego wytłumaczenia. Masz nad nim panować. Czy łatwe to panowanie? Nie jest takie łatwe. Wierzcie mi. Możecie mi wierzyć, sam przez to przechodziłem. Nie jest łatwo nad tym panować. Kiedy idziesz do kina i widzisz przepiękną reklamę, piękne reklamy, te są takie zachęcające. Tyle się rzeczy dzieje, prawda? Tyle akcji na tym filmie i piękne dziewczyny i przechodzisz i już cię kusi, prawda? Myk tam do tego, wyciągasz pieniążki, kupuje. Ale nie przeczytasz, co nas pod spodem pisze, że tam jest literka R. No może literka R jest dlatego, że tam są jakieś sprawy drastyczne, walki i tak dalej, prawda, czasem pokazane. Oglądałem sam kiedyś bardzo piękny film, oglądaliśmy też z literką R, ale tylko dlatego, że był to film oparty na faktach i było tam dużo bestialstwa w walce z Żydów w lasach rosyjskich z Niemcami. I to nie było do przełknięcia przez młodego człowieka. Ale nie przeczytasz tam na dole, dlaczego jest R. Jest napisana literka R. A już przeczytasz, dowiesz się, że jest tam seks, że są tam nagości, że są tam rzeczy, które chrześcijaninowi nie godzi się oglądać. To od ciebie zależy. Czy wyciągniesz pieniądze i kupisz ten bilet, czy nie? Nie? A kiedy siedzisz w kinie, przekonasz się, że ten obraz jest, to uciekniesz? Powiem wam, że mi się teraz zdarzyło. Poszedłem na film dla dzieci, byłem zmęczony, chciałem trochę odpocząć, ale był tak tragicznie zrobiony, rzeczywiście taki beznadziejny, nędzny film, nawet nie chcę mówić, bo było to antyreklamą, ktoś mówił o to osądzić, prawda, że zmieniłem sobie
salę i poszedłem do kina, w którym było fajnie. Fajnie było, no była akcja, były tam jakieś rzeczy szpiegowskie, coś tego. Dopóki nie zobaczyłem, że scena zbliża się do spraw takich intymnych. I wiecie co? Wyszedłem. Wyszedłem i przeprosiłem Pana. Co ja tam robię? A więc to są nasze wybory, kochani. Do nas te wybory należą. Może masz problemy finansowe i mówisz, o, pójdę do kasyna. Virgin jest takie jedno, Virgin. Na wodzie. Bo na lądzie jest zabronione w tym stanie. To jest na statku, który stoi na wodzie. Zupełnie jak zupełnie, prawda, no to fajnie tak. Bóg nic nie, prawda, nic nie wie. No i może cię kusi tam pójść, żeby zagrać i żeby coś wygrać? Musisz tam iść? Potem wychodzisz zmartwiony, włosy sobie wyrywasz z głowy, że przegrałeś wszystko razem z domem. Do ciebie należy wybór. Ale zaufać Panu i czekać, aż Pan ci da, ponieważ Pan powiedział, że da ci wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności, jeśli będziesz z Nim chodzić. Jeśli będziesz z Nim. Do czego można porównać wolność, którą nam daje Pan? Czy jest jakieś porównanie? Wydaje mi się, że nie ma takiego naprawdę porównania, które mogłoby nam doskonale to określić, bo jeszcze takiej wolności, jaką nam daje Pan, nie jesteśmy w stanie ogarnąć i przyjąć. Ale to, co jesteśmy w stanie, to nam mówi bardzo wiele. Za chwilę o tym powiemy. Człowiek nie jest w stanie przestrzegać całkowicie prawa, które jest w jego sercu. Nawet Freud doszedł do wniosku, że powodem depresji ludzkiej jest poczucie winy. Skąd człowiek ma to poczucie winy? Dlatego, że potrafi odróżnić dobro od zła. To jest jego zgubą. Jak żyliście wtedy, kiedy nie mieliście Chrystusa, który was od tego uwolnił? Czy żyliście w depresji? Wielu z was mógłby powiedzieć tak. Ilu z was może powiedzieć, że nigdy nie odczuwało tego stanu winy, rozdwojenia? Na tym polega pokój Boży. Bóg wie, jak bardzo jest on potrzebny do normalnego funkcjonowania. Inaczej to cię zniewoli. List do Rzymian 7, 18, 21 czytamy. Słuchajcie, co święty Paweł mówi. Posłuchajcie uważnie, co święty Paweł mu mówi. W liście do Rzymian, 7 rozdział, 18 do 21 wiersza. Nieraz żeśmy czytali, czy rozumieliśmy? Wiem tedy, że mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albo nie czynię tego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Co nam Paweł chce przez to powiedzieć? A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję to wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzymam się złe. Kochani, Paweł to zrozumiał. Paweł zrozumiał, że nie jest w stanie żyć według prawa, które się w nim znajduje. Że potrzebuje łaski Bożej. Tym stwierdzeniem niejako zgodził się z tym, że prawo jest dobre, a on jest zły. Każdy z nas jest zły. Kochani, jak na mnie patrzycie, przyjrzycie się dobrze mi, bo jestem zły i tylko jedyne to, co jest we mnie dobre, to jest Jezus Chrystus. Jak Jego widzicie przeze mnie, no to gratuluję sobie. Tak dążmy do tego wszyscy, kochani. Nie ma ani jednego dobrego, mówi Bóg. Nie nazywajmy się dobrymi. Bóg mówi, że nie ma ani jednego. Dopiero w Jezusie Chrystusie możesz się takim nazwać. Kiedyś mówiłem kazanie na ten temat, polecam wam. A więc Paweł zrozumiał, że nie jest w stanie żyć według prawa, które znajduje się w nim i które znajduje się w tobie i w tobie i w tobie i we mnie. Ten właśnie konflikt to rozdwojenie. I to rozdwojenie doprowadziło Pawła do szukania Jezusa Chrystusa i Jego woli. Jezus Chrystus jest drogą. Drogą do zbawienia, ale nie tylko. Drogą do wolności, do życia w wolności przed dołującym cię prawem, którego nie jesteś w stanie wypełnić. List do Galacjan 5:13a czytamy. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Czyli mamy wolność w każdej dziedzinie, oprócz tego, żeby nie pobłażać ciału. Wiemy, że ciało nas najbardziej kusi do grzechu.
Ewangeliana 8:36 czytamy: jeśli więc Syn was oswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. No i dlaczego nie skorzystasz z tego? Jeśli nie skorzystałeś, dlaczego nie skorzystasz z tego dzisiaj? Czy warto być w takiej wojnie? Czy warto być w rozdwojeniu duszy? Czy warto mieć niepokój? Jeżeli dzisiaj możesz podjąć decyzję, żeby żyć inaczej, żeby mieć pokój, szczęście, radość, żeby być przemienionym. Ale wróćmy do tej wolności. Jeśli więc Syn nas oswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Do czego można porównać tą wolność? Ja bym ją porównał do pociągu, który jedzie po torach. Jedzie do miejsca przeznaczenia, prawda? Jest w tym wolny. Może sobie jechać szybciej, albo może jechać wolniej, może się zatrzymywać, ale jedzie zawsze do miejsca przeznaczenia. Bez torów pociąg by nigdy nie pojechał. Chociażbyśmy mu wytyczali, nie wiem, jaką drogę i kazali mu jechać, to nigdzie nie pojedzie. Tory go prowadzą, ale jednak ograniczają również pewną jego wolność. Chronią go przed zboczeniem z właściwego kursu. Twoim celem jest droga do nieba, do wolności. Do tego powołuje cię Pan. Stałem więc na torach, które do tego prowadzą. One ci dadzą bezpieczeństwo. Ochronią cię od zboczenia z drogi. Co się stanie z pociągiem, który się wykolei? Czy dojedzie do celu? Nie dojedzie. A ty? Jak się wykoleisz z tej drogi, którą jest Jezus, z tego toru, na który masz tyle wolności, ale jednocześnie ogranicza cię tego, sam cię zbroni przed tobą ten tor, żebyś z niego nie zjechał, by nie zboczył. Co się stanie, kiedy zjedziesz? Nie dojedziesz do celu, prawda? Więc musisz stanąć na tym torze. Musisz stanąć całym ciężarem swojego ciała i całej siły trzymać się tego toru, szczególnie nie przyspieszaj na zakrętach. Okej? Okay? Że? Pamiętaj o tym, czy na zakrętach jedź wolniej. Będą zakręty. Czasem ostre. Musisz być do tego przygotowany. Przygotowana. Bóg nie nałożył na ciebie żadnych innych więzów, jak tylko trzymanie się tego toru, którym jest Jezus Chrystus. Gdy masz rozdwojoną duszę, czy życie, gdy przeżywasz strach przed odrzuceniem, staj na tym torze. Czuj się tam wolny do rozwijania prędkości, na prostej, jakiej chcesz, ale pamiętaj, uważaj na zakręty. Pamiętaj jednak o tym, aby nie wypaść z toru. Pamiętaj jednak, że bez względu na to dojedziesz do celu. Na pewno dojedziesz, jeśli będziesz na tym torze. Musisz jednak wiedzieć, że droga, którą jest Jezus Chrystus, jest szeroką, że nie jest szeroką autostradą. Pamiętaj o tym. To nie jest szeroka autostrada, ale jest właściwie takim wąskim torem. Kiedyś w Polsce były takie wąskotorówki, kolejki, prawda? Się nim jechało, to miało takie tory, a pociąg był 4 razy szerszy. I tak się jechało. I cały czas się myślało, że się wywróci. A jakoś się nie wracały. Prawda? To jechać do celu. Nawet jeśli jesteś takim ciężkim pociągiem, który się buja na boki i grozi mu się wywrócenie, ale jesteś na tym torze, nawet on jest wąski, ten tor, dojedziesz do celu. Zatem mogę powiedzieć, że człowiek nie jest wolny na tym świecie bez ograniczeń, jakie Bóg na niego nałożył. Zgadzamy się z tym? Co Paweł powiedział? Wszystko wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I to są te granice. Skąd o tym wiemy? Duch Święty nam o tym mówi, który mieszka w nas. Jeśli nie mieszka, nie mówi. I wylatujemy z toru. A więc ci, którzy wybierają swój własny kurs do wolności, coraz bardziej podpadają w niewolę. Stają się właśnie egocentrykami. Egocentryzm jest owocem poznania dobra i zła. Człowiek bojący się odrzucenia staje się egocentrykiem dla własnej obrony. Egocentryk nie jest w stanie osiągnąć wyższego poziomu miłości, ani szacunku, ani sprawiedliwości, ani miłosierdzia, ani wolności, chociaż może o nie bardzo żarliwie zabiegać. Dzisiaj odłożenie własnej ambicji, kochani, bycie sługą stało się niemal niepojęte. Dzisiaj dużo mówimy w Kościele o służeniu. Ostatnie 2 nabożeństwa James mówił o służeniu. Dla świata jest to niepojęte. A jednak
Jest to jedyna droga do prawdziwej wolności. Służenie Jezusowi. Chcesz jej spróbować? Możesz stać się sługą Jezusa jeszcze dzisiaj. Jak jesteś kiepskim sługą, to postaraj się być lepszym. Jak się wykoleiłeś z tego toru, to zawołaj pomoc drogową. Zawołaj. Jest taka pomoc w naszym kościele. To liderzy, to ludzie, którzy będą się o Ciebie modlić i z powrotem się postawią na tym torze. Są takim dźwigiem dla Ciebie. Dzisiaj, kiedy Twoja tożsamość się zatraciła przez ten jad owocu poznania dobra i zła, i dusza Twoja jest rozdwojona, musisz zapamiętać ważną informację. Posłuchaj tego. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i może poznać swoją prawdziwą tożsamość tylko w prawidłowej relacji z Bogiem. Powiem Wam to jeszcze raz. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i może poznać swą prawdziwą tożsamość tylko w prawidłowej relacji z Bogiem. Rozdwojenie duszy człowieka pogłębia się w miarę, jak człowiek oddala się od Boga, na którego obraz został stworzony. Ma to sens? Ma to sens. Musimy wrócić do pierwowzoru i nie zrywać z drzewa poznania dobra i zła, a wrócić się do drzewa życia, które stało w ogrodzie Eden, w raju, niezauważalne. Niezauważone. Drzewo życia. Drzewo życia. Taka ważna rzecz. Dlaczego? Bo i nie wiedzieli, co to jest śmierć jeszcze. My dzisiaj wiemy. Dzisiaj wróćcie do drzewa życia. Do Chrystusa. A więc dzisiaj nie musisz mieć rozdwojonej duszy. Jeśli dzisiaj masz nadal rozdwojenie duszy i ulegasz światu, to pamiętaj, że świat nie będzie miał na Ciebie wpływu i nie będzie mógł Cię przemienić na swój sposób. Kiedy? Kiedy będziesz patrzeć oczyma Jezusa, słyszeć oczyma Jezusa i rozumieć Jego sercem. Czy jesteś w tym miejscu? Czy patrzysz oczami Jezusa? Czy słyszysz Jego uszami? Czy czujesz Jego serce? To jest pytanie na dzień dzisiejszy. Dla nas wszystkich. Ci, którzy naprawdę znają Boga, mają najwięcej pokory i pokoju ze wszystkich ludzi na ziemi. Dzisiaj nie musisz mieć tej rozdwojonej duszy. Jeśli wierzysz w Jezusa, nieintelektualnie w Jego istnienie. Ja kiedyś byłem ateistą, również w to wierzyłem, to nic nie daje. Ale wierzysz Jemu, to pamiętaj, że On jest kresem, czyli końcem prawa, które powoduje rozdwojenie Twojej duszy. Rzymian 10:4 mówi, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Zakon to jest prawo. On nie doprowadził do kresu prawa, dlatego że je zniósł, ale dlatego, że je wypełnił. To prawo zostało doprowadzone do kresu, dlatego że Jezus go wypełnił. Będziemy zatem sprawiedliwie postępować, jeśli będziemy trwać w Nim. Trwanie w Nim ma być istotą Twojego i mojego życia. Ono jest wypełnieniem prawa, abyś Ty nie musiał tego wypełniać, nie przeżywać tego rozdwojenia, które przeżywasz. On jest sprawiedliwością i w Nim, czyli w Jezusie, o Jezusie mówię, jest sprawiedliwość. On jest Twoim usprawiedliwieniem, a nie Ty sam. Gdy dodasz do tego jeszcze pokój, jakim On Cię obdarza, to są to benefity, których nigdy nie uzyskasz bez Boga i bez Jezusa. Gdy oddasz się całkowicie Jemu, będziesz odczuwać tę sprawiedliwość i pokój. On jest miłością i najważniejszym przykazaniem, jakie nam dał, abyśmy miłowali Boga całym sercem, całej duszy, całej siły swojej i bliźniego swego, jak siebie samego. Gdybyśmy mieli być sądzeni, kochani, posłuchajcie, gdybyśmy mieli być sądzeni przez 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, nikt z nas by się nie ostał. Przeczytajcie sobie w domu ten rozdział. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Gdybyśmy mieli być sądzeni przez słowa tego listu, nikt z nas by się nie ostał.
jest nasze jedyne wyjście. Przyjść do Niego, Jemu zaufać, Jego poprosić o ten pokój. Istotą nie jest to, kim Ty jesteś, ale istotą jest to, kim On jest w Tobie. On jest drzewem życia. Jeśli będziesz miał udział w Nim, będziesz żyć wiecznie, a dusza Twoja nie będzie rozdwojona. Czy jesteś taki? A jak nie jesteś, to czy chcesz być? Podsumujmy więc to dzisiejsze nauczanie. Pierwsze. Mamy rozdwojone dusze z powodu poznania dobra i zła, co prowadzi nas do ciągłej walki wewnętrznej i poczucia strachu i niepewności w tym świecie. Czy zgadzasz się z tym? To jest pierwsza rzecz, jaką musisz zauważyć w swoim życiu. Druga. Musisz zauważyć, że nie jesteś w stanie sobie w tym sam ani sama pomóc. Że to przekracza Twoje możliwości. Żyłeś dotąd lat ile? 16, 17, 20, 30, 50, 60 i więcej. I zapytam Cię, czy udało Ci się sobie z tym poradzić? Więc nie możesz sobie sam w tym pomóc. A jak jesteś za młody, to zapytaj starszych, to Ci opowiedzą. Trzy. Nie możemy się jednak z tego powodu usprawiedliwiać, ponieważ Bóg dał nam wyjście, ale i również wolną wolę, którą możemy użyć do tego. Bóg nam dał wyjście, co prawda, ale dał wolną wolę, z której korzystamy albo nie korzystamy. Do tego, aby sobie pomóc poprzez przyjęcie Jego pomocy. Czwarte. Musimy więc wsiąść do pociągu, który jedzie po torach, prowadzący do celu, a tymi torami jest Jezus Chrystus. Tą drogą Jezus Chrystus. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Po piąte, musimy mieć świadomość, że tymi torami jest właśnie Jezus Chrystus, który jest tą drogą. Musisz mieć tą głęboką świadomość. To jest Twoja wiara. Bez tej wiary nie możesz ani się Bogu podobać, ani do Niego przyjść, ani nie uzyskać tego pokoju. Będziesz miał zawsze rozdwojoną duszę. Czy wybrałeś tę drogę? Czy wsiadłeś do tego pociągu? Czy Jezus jest Twoim Panem? Pamiętaj jeszcze o jednym. Jeśli ciśnie Ci się na usta pytanie, czy jest moim, czy Twoim Zbawicielem, może powiedziałbyś, a dlaczego nie zapytał pastor, czy jest moim Zbawicielem, tylko czy jest moim Panem? Dlatego, że on nie może być Twoim Zbawicielem, dopóki się nie stanie Twoim Panem. Najpierw musi stać się Twoim Panem, aby być Twoim Zbawicielem. Panem to znaczy, że panuje nad Twoim życiem, że oddałeś Mu całe swoje życie pod Jego panowanie i umyłeś ręce i powiedziałeś: Panie, nie będę Ci pomagał, ale też Ci nie będę przeszkadzał w Twoim dziele. I takiej postawy życzę każdemu z Was. Jeśli ktoś jest tutaj na sali, który nie przyjął jeszcze Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pana Zbawiciela i nie zyskał tego pokoju, w dalszym ciągu ma rozdwojoną duszę, o której pisze Jakub, to dzisiaj jest czas, aby się pojednał z Bogiem i aby Bóg mu dał pokój, jakiego świat dać nie może. Ten jad z owocu drzewa poznania dobra i zła będzie go drążył, będzie go toczył, będzie go wiercił, świdrował, nie będzie w stanie sobie poradzić z tym, co jest ponad jego siły, bo tylko Bóg może sobie z tym poradzić. Pamiętajcie, stworzeni zostaliśmy na obraz i jego podobieństwo. Dopóki się do tego obrazu nie zbliżymy, nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić. A więc zachęcam Was dzisiaj, żebyście przyszli do Jezusa, żeby On Wam w tym pomógł. Ale ci, którzy przyszli, byli wcześniej, już schodzą z Jezusa, mają z tym ciągle problem, bo jak powiedziałem, każdy z nas będzie miał problem, ma i będzie miał go, tylko w mniejszym czy większym stopniu. Niech przyjdą do Niego, niech uklękną, niech wyznają Mu to, niech proszą o przebaczenie, niech proszą o siłę, o moc, o Jego prowadzenie, o Jego mądrość. A my się będziemy nad nimi również modlili.